Gracias, Conchita. Gracias, Conchita. Gracias, Conchita. Drogie dzieci, zapraszamy Was na bajkę Braci Grimm, przygotowaną przez studentów Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Posłuchajcie. Strumienia dochodów podatkowych budżetu państwa, któremu towarzyszy, jest to pewien handicap, pewne wzmocnienie, bardzo dobra sytuacja makroekonomiczna przy jednoczesnym powrocie umiarkowanej inflacji. Przedstawiciele związków zawodowych krytykowali zbyt małe ich zdanie podwyżki wynagrodzeń, chociaż nie byli w tym jednomyślni. Jak powiedział wiceprzewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski, wzrost płacy minimalnej powinien być wyższy. My postulowaliśmy, żeby to było 50% płacy średniej, czyli nie 2,250 jak rząd proponuje, tylko 2,380 kilka złotych. Tym bardziej, że słyszymy, że gospodarka ma się dobrze. Pracodawcy zwracali uwagę, że założony wzrost jest niższy niż ten, który Polska ma obecnie. Mówili też, że projekt jest ambitny, ale ma wady, na przykład za małe ich zdaniem środki na rozwój innowacji i inwestycji. 100 miliardów złotych, tyle w najbliższych latach planują wydać spółki z grupy PKP na modernizację linii kolejowych, dworców i zakup taboru. Zapowiedział to dziś minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Realizujemy wielkie wyzwania, które przystosowują PKP do XXI wieku, powiedział minister na konferencji prasowej na dworcu kolejowym we Włocławku. To wyzwania na kwotę 100 miliardów złotych. To przebudowa polskich szlaków kolejowych z 67 miliardów w okresie najbliższych lat. To polityka taborowa, czyli zakupy nowych pociągów, modernizacja już używanych wagonów. Kwota 7 miliardów złotych, ale to, co jest niezmiernie ważne, utrzymanie sieci kolejowej. Kwota około 24 miliardów złotych. No i w tym wszystkim nie może nie być miejsca na politykę dworcową. Modernizowany będzie również dworzec kolejowy we Włocławku. Inwestycje szacuje się na 16 milionów złotych. Trzy szpitalne oddziały ratunkowe w województwie kujawsko-pomorskim będą doposażone. Minister zdrowia podpisał dzisiaj umowy ze szpitalami w Bydgoszczy, Żninie i Inowrocławiu. Regionalne oddziały SOR powinny działać sprawnie, mówi minister Łukasz Szumowski. Te oddziały SOR-owskie będą mogły być doposażone w nowoczesny sprzęt i być po pierwsze bezpieczniejsze, po drugie pacjent powinien odnieść ewidentnie korzyść z tego, że ten nowoczesny sprzęt na tych oddziałach SOR-owskich będzie, ale też dla personelu łatwiejsze w obsłudze i być może sprawniejsze, bo wiemy, że SOR-y są takimi miejscami, gdzie do tej pory pacjenci czekają długo, a nowoczesny sprzęt zawsze daje szybszą reakcję. Minister otworzył również w szpitalu Biziela w Bydgoszczy wyremontowaną klinikę kardiologii. Głuchołazy zostały miastem orderu uśmiechu. To jedyna miejscowość na świecie, która otrzymała ten honorowy tytuł. Głuchołazy jak najbardziej mają prawo do tego, żeby to odznaczenie wykorzystywać w swojej działalności, mówi Marek Michalak, kanclerz kapituły orderu. Tutaj powstał, tutaj urodziła się Ewa Chrobak, tutaj go zaprojektowała, tutaj żyje do dzisiaj, więc bardzo się cieszę, że w ramach 50-lecia kapituła Orderu Uśmiechu nadała miastu Głuchołazy tytuł Miasta Orderu Uśmiechu. Mam nadzieję, że on będzie tutaj widoczny, że będzie przynosił radość dzieciom, że podmiotowość dziecięca będzie szanowana na każdym kroku, bo to jest też duże zobowiązanie.
Dziś przypada Światowy Dzień Orderu Uśmiechu. Na całym świecie tą nagrodą odznaczono ponad 1000 osób. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Informacje sportowe, Krzysztof Kuzak. Polscy siatkarze za kilka minut rozpoczną w Warnie mecz z Argentyną w drugiej rundzie Mistrzostw Świata. Biało-czerwoni awansowali do tej fazy turnieju z kompletem zwycięstw i mają olbrzymią szansę na awans do najlepszej szóstki. W zakończonym już meczu naszej grupy Serbowie wygrali z Francuzami 3-2. Więcej o meczu Polaków już za chwilę w magazynie sportowym. Tymczasem w Baku o medale Mistrzostw Świata rywalizują judocy. Dziś walczyły kobiety w kategorii do 52 kg, a mężczyźni w wadze do 66 kg. W 1/8 finału odpadła Agata Perenc, a wcześniej na drugiej rundzie udział w turnieju zakończyli Karolina Pieńkowska i Patryk Wawrzyczek. Złote medale wywalczyli Japonka Uta Abe oraz jej brat Hifumi. Jutro w wadze do 57 kg wystąpią Anna Borowska i Julia Kowalczyk, a w kategorii do 73 kg Michał Bartusik i Wiktor Murwczyński. Do judo także wrócimy w magazynie sportowym. W hiszpańskim Alicante rozgrywane są natomiast Mistrzostwa Europy w tenisie stołowym. Dziś do 1/8 finału awansowały Li Qian i Katarzyna Grzybowska-Franc. Odpadła Natalia Partyka, a występ Polek podsumowuje trener Zbigniew Nęcek. Dzisiejszy dzień dla polskiej reprezentacji mógł być pięknym dniem, a tak jest tylko bardzo dobrym dniem, dlatego że brakuje nam do pełni szczęścia do grania gry Natalii Partyki z Brit Erland. 9-5 w siódmym secie, ale po fantastycznej, pełnej dramatyzmu walce. Wielkie brawa dla Natalii, z Brit zawsze się grało ciężko. Ten wynik bliski sukcesu byłby wspaniałym osiągnięciem. Natomiast wielką niespodziankę zrobiła Katarzyna Grzybowska-Franc, pokonując utytułowaną Liu Jia. To jest bardzo dobry wynik po bardzo dobrej grze. Ja myślę, że jest to gra na poziomie porównywalnym do tego, co Kasia kiedyś zagrała z Wędzia w Katarze. No, za to są zawodniczki bardzo wysokiej światowej klasy. Także ten wynik jest niespodzianką, co najmniej niespodzianką, i bardzo dużo radości nam przyniósł. Li Qian zrobiła swoje, zarówno w deblu, jak i w singlu, więc o niej mówię na końcu i najkrócej. Po prostu zrobiła swoje. Natomiast to, co najtrudniejsze, czeka nas oczywiście jutro, bo to zbliżamy się coraz bardziej do gier, które będą decydowały o strefie medalowej. Li Qian i Holenderka Li Ji są w ćwierćfinale debla. W 1/8 finału odpadli Patryk Zatówka i Marek Badowski. A w Szczecinie trwa pierwszy mecz 9. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Pogoń prowadzi z liderem rozgrywek Wisłą Kraków 2-0. Magazyn sportowy. I od razu przenosimy się do Warny, gdzie za chwilę polscy siatkarze rozpoczną mecz z Argentyną. Na miejscu jest Cezary Gurjew. Dzień dobry, witamy Państwa. Za nami już prezentacja obu drużyny. Biało-czerwoni są na boisku w biało-czerwonych strojach i na niebiesko Argentyńczycy. Dziś reprezentacja Polski bez kapitana Michała Kubiaka, który został w hotelu. Jak nasi słuchacze na pewno wiedzą, zatrucie pokarmowe na początku Mistrzostw Świata. Dzielnie się Michał trzymał, ale dopadło go przeziębienie. Dzisiaj nie był w stanie opuścić hotelu i wierzymy w to, że jutro w meczu z Francją i być może co najważniejsze w niedzielę w meczu z Serbami Michał Kubiak, no w drużyny, będzie w pełni sił. A dziś rozgrywający Fabian Drzyzga także narzeka na problemy z kręgosłupem. Długo był doprowadzony do sprawności przez fizjoterapeutów, ale podobno jest już wszystko dobrze. Na pozycję atakującego Bartosz Kurek, dwóch przyjmujących Artur Szalpuk i Aleksander Śliwka, który w pierwszej szóstce zastąpił Michała Kubiaka, i dwóch środkowych bloków Piotr Nowakowski i Jakub Kochanowski. Pierwszy punkt dla Polaków, bo zły atak Limy. 1-0 i na zagrywce za chwilę Aleksander Śliwka. Kapitanem zespołu jest Mateusz Rzemieniec, którego w tej chwili nie ma na boisku, i już rozpoczyna Aleksander Śliwka, ten leworęczny przyjmujący, też bardzo interesujący zawodnik, bardzo ciekawy rozmówca, ale chłopak, który robi bardzo duże postępy. Piłka autowa uderzona przez Aleksandra Śliwkę i 1-1. Dziś mecz niezwykle ważny, bo wygrana Polaków postawiłaby biało-czerwonych w fantastycznej sytuacji przed tą trzecią rundą, która rozpocznie się 26, a więc w przyszłym tygodniu w Turynie. Pierwszy set 1-1. Polska walczy z Argentyną.
Do Warny jeszcze wrócimy w magazynie sportowym, a teraz judo i mistrzostwa świata, które rozgrywane są w Baku. O dzisiejszych występach biało-czerwonych już mówiłem. W niedzielę natomiast w kategorii do 63 kg wystąpi Agata Ozdoba Błach, która rok temu w Budapeszcie wywalczyła brązowy medal imprezy tej rangi. Czy to duża presja, czy może jeszcze bardziej się to mobilizuje do tego, żeby osiągnąć lepszy wynik w tym roku, trzecie miejsce w Budapeszcie na Grand Prix? Skądinąd ten Budapeszt dla ciebie szczęśliwy, bo przecież te mistrzostwa świata w ubiegłym roku też odbyły się w Budapeszcie. Piąte miejsce na Grand Slamie w Jekaterinburgu, więc wydaje się, że ta forma jest naprawdę dobra. Nie czuję jakiejś presji. Jadę z taką czystą głową i chęcią do wygrania tego turnieju. Więc czuję się bardzo dobrze. No ale jest to sport niewymierny i zawsze zazdroszczę moim znajomym lekkoatletom, że po prostu jeśli osiągają jakiś wynik na treningu, wiedzą, że tyle biegną, tyle skaczą, to całkiem prawdopodobne, że również osiągną taki wynik na zawodach. U nas to jednak jest trochę inaczej. Ja walczę na treningu, wiem, że dobrze mi się walczy, a potem się jedzie na zawody i zawsze może różnie być. Patrzyłaś już na drabinkę? Patrzyłam już na drabinkę, ale nie swoją. Już znam losowania wszystkich Polaków, ale nie swoje. No właśnie opracowuję różne strategie przed zawodami. Czasami patrzę dopiero po rozgrzewce. Ostatnio przed Budapesztem Łukasz kazał mi zobaczyć tą drabinkę dzień wcześniej. No i zajęłam to trzecie miejsce, prawda? Ale no też jeśli zobaczę na 4 dni przed turniejem, z kim mam pierwszą walkę, no to będę myślała cały czas o tej walce, a w tym turnieju jest trochę więcej do stoczenia walk, jakieś powiedzmy 5-6 nawet, więc to, że się nastawię na jedną przeciwniczkę, no to może nic nie dać. Powiedziałaś Łukasz, Łukasz Błach, twój trener, twój mąż, powiedz, jak się trenuje pod okiem męża? Dobrze, sympatycznie i równie niesympatycznie czasami też jest. Bardziej wymagający? Tak, jest bardzo wymagający. Właściwie może nie jestem taką osobą, która lubi, jak się chwali, ale Łukasz to cały czas mi tylko wytyka te błędy, no bo wiadomo, że chce wszystko poprawić i robi to dla mojego dobra. I ja się też czasami obrażam, bo po prostu mówię, no co ja wszystko źle robię, po prostu za każdym razem, no ale on chce, żeby wszystko jakby doprowadzić do perfekcji, więc no współpracuję się dobrze, bo mam do niego zaufanie. No i myślę, że to przynosi efekty. Powiedz o tych rywalkach w twojej kategorii, z którymi walczysz o te najwyższe miejsca. Wiadomo, że na turniej akurat w twojej wadze przyjedzie mistrzyni olimpijska z Rio de Janeiro, Słowenka Tina Trsteniak. No tak, właśnie Tina Trsteniak ze Słowenii i francuska Agbenenu są wymieniane jako faworytki tego turnieju, bo zazwyczaj one toczą te finały, odkąd już Gerbie nie startuje, no to właśnie spotykają się na Mistrzostwach Świata, na Igrzyskach Olimpijskich, więc to są takie najmocniejsze rywalki. Wiadomo, jest jeszcze Martyna Trajdos z Niemiec, z którą walczyłam rok temu o brązowy medal. No dalej też jest Japonka, Tashiro Miku, no i generalnie dużo jest mocnych też Europejek, są Brytyjki, Austriaczki, generalnie no te dziewczyny są dosyć bardzo mocne, wszystkie nawet. W tym roku rozpoczyna się wyścig o Tokio i w tej perspektywie dłuższej już jest pewnie myślenie o tym, żeby tam wystartować, najpierw trzeba zdobyć tą kwalifikację, ty już w tym roku punktowałaś, ale Mistrzostwa Świata to jest ten jeden z najbardziej punktodajnych turniejów i warto zająć na nim wysokie miejsce. Najwygodniej jest wygrać te Mistrzostwa Świata, mieć 2000 punktów i właściwie no już nie trzeba się tak mocno martwić o tą kwalifikację. No jeśli to się nie uda, no to w perspektywie mam kilka innych turniejów w tym roku. Jeszcze ma być turniej w Meksyku, 3 tygodnie po Mistrzostwach Świata bodajże. Też turniej w Abu Dhabi i być może turniej Masters w Chinach. Więc no trzeba być, no trzeba trzymać tą formę właściwie cały rok i to jest mocno obciążające dla organizmu, bo jednak jedzie się do innego państwa, zmienia się strefy czasowe. No, no i same walki. Więc no trzeba dbać naprawdę o swoje zdrowie, żeby zakwalifikować się i dotrwać do tych igrzysk. Agata Ozdoba Błach wystąpi na Mistrzostwach Świata w Baku w niedzielę, a teraz przenosimy się do Warny. Mistrzostwa Świata w siatkówce mężczyzn, mecz Polska-Argentyna, Cezary Kurjew.
A tutaj pierwsza przerwa techniczna. Biało-czerwoni prowadzą 8-3. Piąty mecz obu drużyn Mistrzostwa Świata. Na razie, jeśli chodzi o ten czempiona, to Mistrzostwa Globu, to dwa razy wygrała Argentyna w 86 roku i w 98. Ale dwa ostatnie mecze Mistrzostwa Świata Polacy w Japonii w 2006 roku i 4 lata temu w Polsce. Jeśli chodzi o pozostałe spotkania, no to Polacy zwykle górowali w tych innych imprezach, czy w Lidze Światowej, czy w Lidze Narodów. W tym roku Polska wygrała 3-0. 8-3 na razie swobodna, pewna gra biało-czerwonych. I teraz Artur Szalbuch na zagrywce. Już Artur podrzucił piłkę po skosie, ale tutaj szybko przyjmują. Kawana wystawia i już piłka po stronie Polaków. Niedokładnie atakowali nasi rywale po bloku. Świetnie teraz Śliwka obija ręce wyskakującego Sole i Limy. I dziewiąty punkt. I za chwilę jeszcze raz Artur Szalbuch. A trener Argentyny to oczywiście słynny Julio Velasco. Co ciekawe, chodził do szkoły, do jednej klasy z Raulem Lozano. To wielcy przyjaciele. Raul Lozano, bardzo bliski polskiej reprezentacji. Julio Velasco w latach 90. prowadził reprezentację Włoch od sukcesu do sukcesu. Trzy mistrzostwa świata. Nie udało się zdobyć tylko złota olimpijskiego. Przegrana z Holandią w Atlancie w 96 roku. Teraz długa wymiana ciosów. Piłka po stronie Polaków, ale jeszcze tutaj wystawiona piłka do Śliwki. Śliwka uderza, jeszcze bronią Argentyńczycy. Conte popełnił błąd i zaraz będzie dyskusja, bo nie może atakujący zmieniać kierunku, gdy atakuje blok. 9-4, za chwilę pewnie challenge, ale dobra gra biało-czerwonych. Bardzo dziękuję za tą relację. Oczywiście o wyniku tego spotkania w serwisie o 21.35, a w magazynie sportowym na dziś to wszystko. Za uwagę dziękuję. Krzysztof Kuzak. Radio Conchita, proszę Państwa. Jawy nie reklama za pieniądze. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Świat w powiększeniu. Przy mikrofonie Adrian Bong zapraszam na magazyn międzynarodowy. A między mistrzostwami świata w siatkówce a tematem przewodnim magazynu można znaleźć wspólny mianownik, właściwie wspólny kraj, Argentyna. Papież z Argentyny szanuje, że rozpoczyna jutro pielgrzymkę do krajów bałtyckich. Najpierw odwiedzi Litwę, spotka się tam z władzami państwa oraz młodzieżą. 25 września uda się do stolicy Estonii, Tallina. Pielgrzymce towarzyszy hasło Jezus Chrystus naszą nadzieją i odbywa się dokładnie 25 lat po historycznej wizycie Jana Pawła II, a w studiu ojciec Stanisław Tasiemski, katolicka agencja informacyjna. Dobry wieczór. Dobry wieczór, szczęść Boże. Jak zmieniła się Litwa, jak zmieniły się kraje bałtyckie przez te 25 lat? Czy jeszcze są jakieś ślady, owoce tej wizyty Jana Pawła II? Trudno mówić w tych kategoriach. Oczywiście to był inny moment. Przed 25 laty te trzy kraje cieszyły się dopiero co odzyskaną niepodległością. Tym razem Ojciec Święty przybywa w setną rocznicę proklamowania przez te kraje niepodległości, zresztą równolegle z Polską. I mają też pewne inne doświadczenia, bo wszystkie te trzy kraje w tym czasie stały się członkami Unii Europejskiej, więc zmieniła się sytuacja społeczna. Na przykład są to kraje dotknięte, zwłaszcza Łotwa, ale i Litwa, jak nie będzie zimno, proszę Państwa, kurska wchodzi, linia mycia. Linia mycia. Wspomniał, to nie jest tylko problem Litwy, bo od 1990 roku wyjechało 30% młodych ludzi z Łotwy, 25% ze Estonii, 15% młodych ludzi. Czy emigracja też wpływa na tę sytuację kościoła i czy jest problemem? Bo my często nie zdajemy sobie sprawy, jak szeroki negatywny aspekt ma migracja, czy mają migrację. No na pewno to widać chociażby po problemie powołań. Tych powołań nie jest aż tak dużo jak kiedyś. Przed 25 laty mogli wstępować do seminarium ci, proszę bardzo, rozpocznijmy. Przez lata nie mogli zrealizować swojego powołania. Dzisiaj mowa o tym, że na przykład jedno z seminariów litewskich będzie zamknięte, a pamiętajmy, że tam jest przecież sytuacja bardzo inna od sytuacji w Polsce.
przypada dwa, czasami trzy razy tyle wiernych, ile w Polsce. No mówimy o tym, że to już w zupełnie innym miejscu jest zarówno Litwa, jak w ogóle kraje bałtyckie, Łotwa, Estonia. Ta wizyta papieża Jana Pawła II 25 lat temu wiązała się właśnie z odzyskaniem przez te kraje niepodległości po półwieczu rządów sowieckich. Sowieckich też była odbierana jako takie wsparcie suwerenności dla tych młodych państw. No ale teraz chyba od niepodległości te wyzwania, mimo tego, że państwa... Mimo, że te państwa są suwerenne, szczęść Boże, jak ma na imię. Oczywiście wyzwania tego państwa pokazały być choćby aneksja Krymu na Ukrainie. Też tak, ale te państwa aktywność rosyjska, choćby zdajemy sobie z tego sprawę, że to są kraje sąsiadujące z Federacją Rosyjską. Proszę bardzo, którzy chociażby, także i polscy piloci, którzy patrolują niebo nad tymi krajami, zdając sobie sprawę, ile razy tam są takie wtargnięcia, takie sytuacje, próby, i to się odczuwa dużo bardziej. Poza tym w tych krajach jest także, zwłaszcza na przykład w Estonii, znacząca mniejszość rosyjska jeszcze z czasów sowieckich. Na Łotwie problem na przykład choćby w tym, że ci ludzie oglądają media rosyjskie i patrzą na ten świat trochę z perspektywy rosyjskiej, a nie łotewskiej. Jeszcze chciałbym zapytać o wizyty papieża Franciszka, także te poprzednie. Czy ta wizyta w krajach bałtyckich, my oczywiście podchodzimy trochę inaczej do krajów bałtyckich, to są kraje też bliskie nam, Polsce, ale czy to jest tak, że papież, który wizytował już takie kraje jak Albania, Armenia, Gruzja, kraje afrykańskie, czy ta wizyta też się wpisuje w ten ciąg wizyt papieskich, które można określić wizytami w krajach peryferyjnych? Słowo peryferia dość często pada. Tak, to jest takie ukochane słowo papieża Franciszka. W pewnym sensie tak, to jest świadomość tego, że te kraje przeżywają duże napięcia wewnętrzne, szukają swojego miejsca w świecie, także pewnej afirmacji w świecie. Ale też dla papieża Franciszka jest to zupełna nowość, to jest 25. pielgrzymka zagraniczna. Papież Franciszek po raz pierwszy uda się tak daleko na północ jak Tallin. Więc dla papieża z południa będzie to udanie się zupełnie w drugi kraniec świata, takie już dotknięcie prawie że kręgu polarnego, prawie że. Papież, z perspektywy papieża to podróż daleka, chociaż z perspektywy Rzymu już niekoniecznie. Natomiast ale chciałem... też daleka może w sensie swoich dotychczasowych doświadczeń. Jednak papież Franciszek ma też tą świadomość, że no, to jest dla niego trochę egzotyka, to są inne doświadczenia, więc na pewno można będzie mówić, oczekiwać tego wspomnienia męczeństwa, ale także i tych nowych wyzwań, kiedy na przykład młodzi ludzie gdzieś tam się gubią, wyzwania sekularyzacji, to wszystko będzie, ale też będą wyzwania związane z ekumenizmem, no bo może zwłaszcza... Szczególnie w krajach postsowieckich. Zwłaszcza na Łotwie, bo proszę pamiętać, że na Łotwie Kościół katolicki to jest mniej więcej 20-kilka procent, 31% to są protestanci, 20-parę procent to są prawosławni, więc bardzo złożona sytuacja. No a Estonia to jest kraj, w którym chyba 3/4 ludności uznaje się za w ogóle bezwyznaniową. Na Litwie bodajże mszy ekumenicznej nie będzie, ale chciałem też nawiązać do bliskiej, do bliższych nam tematów, do Polaków, których przecież dużo jest też na Litwie, na terytorium, które jest około 200 tysięcy Polaków. No wiadomo, główne skupiska to jest Wileńszczyzna, okręg Sołecznikowski, Troski czy Świecański. Tygodnik napisał, że Polacy na Litwie są też bardziej religijni od Litwinów. Dla Polaków też ta wizyta ma wymiar szczególny, prawda? Tak można na powiedzieć. Pewno, chociaż no, mogę powiedzieć, że już został opublikowany mszał, czyli teksty liturgiczne, którymi Ojciec Święty będzie się posługiwał. Zasadniczo teksty będą w językach miejscowych, czyli będą to teksty po litewsku, po łotewsku, po estońsku. Natomiast widzicie, dla Polaków no, będzie jedna intencja modlitwy wiernej w języku polskim, więc trochę pewnie będzie poczucia niedosytu. Tutaj trzeba pamiętać, że na przykład w archidiecezji wileńskiej każdy ksiądz musi także nauczyć się języka polskiego, a większość księży, większość powołań to jest jednak spośród rodzin polskich. To też jest znaczące. A jeszcze na koniec takie pytanie. Nie ma ksiądz wrażenia, że w Polsce się stosunkowo mało mówiło o tej pielgrzymce? Z Warszawy do Wilna w końcu nie jest tak długa droga, no ale nie promowano specjalnie wizyty papieża. Pewnie jest tyle wydarzeń, tyle się dzieje w świecie,
że gdzieś nam to wszystko umyka. No ale warto słuchać Ojca Świętego, warto patrzeć na to, co w Kościele się dzieje. Także są tu pewne nurty nowe i pewnie w obliczu tych różnych zawirowań warto też posłuchać tego, co jest prawdą, co prowadzi człowieka w głąb. I co daje nadzieję, trzymając się tej głównej myśli pielgrzymki papieża do krajów bałtyckich. Bardzo dziękuję. Gościem Świata w Powiększeniu był ojciec Stanisław Tasiemski z Katolickiej Agencji Informacyjnej. Dziękuję bardzo. I to już wszystko w wydaniu dzisiejszego magazynu. Ja zapraszam na jutro o tej samej porze. Adrian Bąk, do usłyszenia. Reklama. Ty patrz, Marian, urodziny Fania Ekspert. Dobrze, weź tych dziadów, bo ja nie mogę już, naprawdę. Ważne, no, że będą mega okazje. To oni z tymi reklamami, to już pieprzaj z tą reklamą, dziadówo. My reklam nie chcemy.